Cześć, czołem, witajcie znowu. Z tej strony jak zwykle Kret. Kontynuujemy grę w Slenderman's Shadow, bo tak się w zasadzie oficjalnie teraz nazywa całość ta gra. 9. Na razie ma 9 mapek. Myślę, że więcej się nie pojawi chyba, bo... planów nie ma jakichś dalszych na razie. Ze strony pana Marka Steena. No to jest taki jeden spory właśnie dodatek jako osobna gra, więc no ja nie wiem, nie sądzę, żeby jeszcze coś się ukazało, zwłaszcza, że konkurencja taka się na rynku Slenderów zrobiła, bo i Haunt wyszedł, prawda, też pełna wersja niedawno, taka ukończona, i Arrival jest zapowiedziany na wczesny 2013, no już 2013 się zaczął, więc pozostaje czekać. Także no, zobaczymy, jest jeszcze trochę tutaj do grania, mapek jest sporo. Dzisiaj zagramy sobie w karnawał, bo ja jeszcze tego nie grałem. Bo jak mogłem grać, kiedy mapka wyszła wczoraj? Wczoraj o północy, no w zasadzie z soboty na niedzielę o północy naszego czasu polskiego. Jak tylko się pojawiła, ściągnąłem. O, czarno-biało. Ściągnąłem i grać nie grałem. Grałem dzisiaj sobie w te podstawowe mapki, które już były wcześniej. Tak, o, żeby sobie sprawdzić, co się dzieje w ogóle. Jak to wygląda z tym nowym Unity Engine. Wygląda bardzo fajnie. No, kolorki jakieś są, ale takie dosyć wyprane. Z emocji. I pada deszcz. Wow, super efekt. Wy tego nie będziecie słyszeć może, ale na słuchawkach bardzo fajny efekt. Na pewno każdy z was to przeżył, jak wiatr wieje i po uszach tak ciągnie fajnie. Czuć to na słuchawkach. Ładnie, ładnie. Zaczęło się fajnie. Jest strasznie, powiem wam, bo jest ciemno, bardzo ciemno. O, pada deszczyk i nic nie widać. Super. Tylko co ja mam tu znaleźć? Znowu nie spojrzałem na zadanie. Chyba się tu zgubię, bo każdy domek jest taki sam. Tam jest jakiś... coś, most, nie wiem, wiadukt nieczynny chyba, bo jest urwany. A nie, czynny może. Candy! Coś tu znajdę w Candy? Do czego się przyczepię już teraz? Dźwięk deszczu. Czuć, kiedy się kończy ścieżka dźwiękowa i zaczyna z powrotem zapętlać jeszcze raz ta sama. No ale to już jest detal. Popcorn. Soda pop. Słucham? Nie wiem, przysłyszało mi się może. Dosyć drętwo, jak na karnawał. Gdzie ludzi wszystkich wywiało? I co ja mam tu? To jest rysunek? Aha, ja rysunki. Item. A nie, czyli generalnie przedmioty. O, rany. Candy znowu. I znów candy. Ciekaw jestem, czy to wszystko, co mam zebrać, to rysunki, czy... czy jest jakieś zróżnicowanie itemków? Okaże się, jak dojdę dokądś. Tu jakieś... aha, ławeczki. Generator prądu. Jakieś słupki. Nie! A, rysunki. Generalnie rysunki, ale... proszę, dlaczego w kiblu? Dlaczego w kiblu? Tam ktoś był chyba w tym kiblu. To? O, tu jesteś. Nie wiem, czy wy wiecie, ale... ale on się porusza. Kiwa się na boki, co moim zdaniem też mu jeszcze grozy dodaje trochę. Jest bardzo agresywny. Pojawia się bardzo szybko i bardzo blisko od razu. O nie. I jak widać, jest dużo miejsc, w których można utknąć. Tam, gdzie mnie też drapnął Mikołaj, kto nie oglądał, to zerknijcie sobie na Christmas Special wśród moich filmów. Jeden z nowszych filmików, także też polecam obejrzeć. Jako taką miłą odskocznię od tego strasznego. Samotny Fylk. Nie, dziękuję. Jadłem już. Może w lesie chyba nic nie ma. Tu jakiś też
śmietnik. Aha, tam jesteś. Kiwa się na boki, naprawdę. Mnie to przeszkadza i mnie to straży. I ta jego mobilność taka. Co zauważyłem? Zauważyłem następującą rzecz. Otóż zestaw dźwięków jest wzięty prosto z mapki Prison. Co słychać, myślę też. Ci, którzy dogłębnie się wkręcają w klimat, to na pewno rozpoznali ten charakterystyczny taki pęł. Inna sprawa, że taka mechanika w zasadzie jego poruszania się, czyli to, że on się pojawia tak za plecami dosyć nagle, co nagle to po diable, też jest wzięta z więzienia, z tą różnicą, że tu chyba nie ma tego limitu czasowego, który był właśnie w mapce Prison. Co nie pamiętacie, że 130 sekund, jak nie, to nas drapnie i tyle. No nie wszystkim to przypadło do gustu, mi też się nie podobało za bardzo, bo ta gra ma straszyć, ale nie presją czasu, tylko na ten swój sposób właśnie, taki w jaki ona straszy. I ma twarz, wiecie, on ma twarz. Taką bardzo schematyczną, ale ma twarz. Wyłączę, ja nie chcę jego patrzeć w ogóle. Kiwaj się stąd, gościu. Trochę nie fair, bo on pewnie może przechodzić przez ściany, a ja nie. Tam stoi, czyżby? Nie, to nie jest on, to jest lusterko. Nie pamiętam, czy ja tu mam też EIQ. Nie, już nie mam zooma w oku. Już nie jestem jakimś tym humanoidem. Czemu to jest czarno-białe wszystko? Przez to każdy jakiś jasny element się wydaje jego głową białą. Ale tak miało być na pewno. A to niedobrze. Byłem. Tam się świecą światła. To przejście na Unity Engine, które zresztą zrobiło się bardzo sławne w swoim czasie. Ten silnik graficzny. Czyżby to też był... O! Czyli nie tylko rysunki jednak. O! Dobrze wiedzieć. Silnik ten się stał dosyć popularny, bo teraz powstaje dużo tych takich tak zwanych indie horror, czyli tych takich gierek tworzonych horrorów nie przez jakieś studio większe, tylko po prostu przez pojedynczych zapaleńców, którzy właśnie sobie bazują na tym silniku, bo jest prosty, efektowny i wystarcza po prostu, żeby swoją sugestywnością straszyć. W odpowiednim sposobie użyty jest bardzo przerażający. I to przejście na ten silnik dało dużo, bo raz, że to światło latarki jest takie tajemnicze, bo oświetla w zasadzie tylko ten okrąg, który widać. Czyli widać tak naprawdę bardzo mało. Ale są właśnie fajne efekty. O, światło samochodu. To się nazywa lens flare, ale ja nie znam polskiego odpowiednika. Wiem tylko, że to fajnie wygląda. Ha. Mercedes czyżby? Nie znam modelu tego. Na szczęście tego, że on tak się kiwa na boki, nie widać w pełnym biegu, a w zasadzie w takiej pozycji się jest zazwyczaj, kiedy się w to gra. Buba! Nic. O, tu coś jest chyba. A nie, myślałem, że to do wzięcia. Kasy biletowe. Nie, w kibelkach byłem, już tam więcej nie... Nawet się nie będę obracał. No więc co, doszło dużo tych... O tego. Tych takich jakby szumów sekundowych, co też trochę straszy, bo jest takie nagłe, wiadomo.
Ale jeszcze nie było pianinka na przykład. Tego akordu. Zastanawiam się, czy tutaj też mogą być ślepe zaułki. Podejrzewam, że mogą. I możliwe, że byłem w nim przez chwilę. Ale już naprawiam błąd i wychodzę. Ale pan Slenderman zniknął gdzieś i się nie chce pokazać. I dobrze w zasadzie. No właśnie, zastanawiam się, czy przez to, że jest ten... ta mechanika wzięta z Prison, czy tutaj też to bieganie też go jakby przywołuje. Czy należy się poruszać wolno, czy właśnie biec. Ja biegnę teraz na wstecznym na przykład. Gdzieś wbiegłem, ale nie wiem gdzie. Tu, dobrze. Jest plusik za to, że deszcz nie pada w pomieszczeniu. Wydawać by się mogło oczywiste, ale nie każdy jest w stanie to zrobić, bo... No bo to nie jest takie hop-siup. Wiecie? O, jest pianinko. Także tu jest też bonus, fajny. To nawet w profesjonalnych grach. Mało efektowny sposób jest niestety tego, jak on nas łapie. W tamtych częściach myślę było bardziej atrakcyjne to. Straszniejsze. Bo tutaj no co, on tak nawet delikatnie nas obraca. No. Wcześniej on tak łapał za bara i tak ciągnął nas za sobą normalnie. I to było straszne. A teraz go jakoś ugrzecznili chyba. No fakt, wygląd ma inny, zmieniony taki. Jest rzeczywiście dość straszny. Ale zachowuje się... marnie. Czyli ja mam zbierać... pieces of evidence. Czyli po prostu itemki. I już wiem, że to nie są tylko obrazki, tylko też jakieś buciki. To były chyba jakieś buciki dziecięce na masce. Nie wiem, co to było. I miałem 3 bodajże, czyli też słabiutko. O, tu jest rysuneczek. Ale nic mnie nie ściga, więc sobie zobaczę. Jakiś ładny rysunek. Tak, drzewko jest, domek i pan z długimi rękoma. Kończynami w zasadzie, bo on chyba nogi też ma dłuższe niż normalny człowiek. Ładny mi karnawał. Jestem ciekaw, czy w innych częściach też są wszędzie te dźwięki tylko z Prisona, no bo... Bo moim zdaniem niektóre ścieżki dźwiękowe były ciekawsze. Jak na przykład ta z... No chociażby z 7 ulicy. Ten taki efekt skrzypienia, piszczenia. To było fajne, to mi się podobało, bo było straszne. Natomiast nawet ta klasyczna taka mieszanka tych dźwięków z sanatorium na przykład, czy z hospicjum, bo była taka sama. Też była fajna. Z sanatorium była bardzo fajna, ja pamiętam, bo były te takie... te uderzenia, te akordy takie tego fortepianu. Te dzwony, jak to się niektórzy mówili. To też trzymało w napięciu, a to, co mamy tutaj, to jest takie... nie tyle straszne, co takie... takie tajemnicze trochę. No ale czy ta gra ma tajemniczyć, czy straszyć? No tu bym wolał jednak ścieżkę dźwiękową ze starszych wersji. Także tak. Graficznie jest plus, a dźwiękowo raczej tak... tak bym ponarzekał trochę. Co też zresztą czynię. Bezlitośnie.
buciki były na masce tego mniejszego autka, a w kiblu męskim, czy to był męski, może męski, był rysunek kolejny. Tam więc się udam, ale nie wiem... O! Kible. Tylko nie pamiętam, który był męski. Chyba nie ten. A nie, to męsko-damski, to jest uniwersalny, widzę. Dobrze. I mam 3. I teraz by się przydało znaleźć te budki, żeby mieć 4, bo wiem, że budki są. Ale nie wiem, gdzie. Nope, nie tu. Nie wiem, czy ja mam się po ścianach rozglądać, czy nie. Niby tak, bo tam te rysunki są na ścianach, ale im więcej się rozglądam, tym... Większa szansa, że trafię wzrokiem na tego gościa. Strasznego. Nie wiem, czy też w las się nie opłaca wchodzić. Podejrzewam, że nie, ale... Ale tu nic nie jest pewne nigdy. Oprócz tego, że tam jest... A, technika znana. Ciekawe, czy działa. O, dobra, zaczyna szumieć. No działa! Weźmy te drzewo i spalamy. Dobra, gościu, wal się. O, tym razem jestem facetem, bo sapię po męsku. Już nie jestem małą, piszczącą dziewczynką. Nie, myślałem, że się ruszasz, do mnie podchodzisz, a nie podchodzisz. Dobrze, nie podchodź. Bujać się na boki możesz jeszcze, to ci wybaczę, ale nie podchodź. Zastanawiam się, jak on bardzo atakuje, kiedy ja już mam 6 czy 7 stron. Czy tych itemków w tym wypadku. Jak on tak dosyć dynamicznie podchodzi już teraz, mam 3 dopiero. I w zasadzie nadal nie wiem, co mam zbierać. Oprócz itemków. No to mało to mówi jednak, bo itemem może być wszystko. Zastanawiam się, gdzie jest ten samochód, który ja wcześniej widziałem i z którego zgarnąłem te budki. O ile to były budki w ogóle. Dużo jest takich miejsc, gdzie się można zatkać. Nie. Tu nie. O, tu jesteś. O, gościu, stój tam. Wezmę cię, będę lawirował i mnie nie znajdziesz. Ha, zgubił się. Dobrze. Latarka se mruga co jakiś czas. Warte odnotowania. To tu były budki. To nie tu były budki. No świetnie. No i co teraz? Może śmietnik jest itemem? Nie wiem. W Mansion przecież zegar dziadka był itemem, nie? Więc tu co większe przedmioty też mogą być oznaczone jako te cele do zebrania. Nigdy nie wiadomo. Tu coś też jakieś... Może coś tu leży do wzięcia. Można wejść? Nie można. Fajnie, że się latarka nie wyczerpuje, chociaż... Fajnie, z jednej strony fajnie, a z drugiej nie, bo to był ten smaczek też w tej całkiem pierwszej, prawda, The Eight Pages. To była też fajna sprawa, że ta latarka wygasała. To było fajne, powiem, to było fajne. Tu chyba nie byłem jeszcze, bo nie pamiętam tego tu. A, bo tu się nie dawałeś w ogóle, a szkoda. A, to jest te... London Eye prawie. Tak to byłeś ty. Cola. Diet. Tetyczna. Nie. Nawet nie wiem, czy ta mapka jest duża, czy nie, bo te wszystkie...
wszystkie domki są takie same. Te kasy też nie wiem, czy aż mijałem, czy nie. Możliwe bardzo, że tak. No tu ten śmietniczek smutny. O, świetnie, latarka mi się zgasła. A może ona się wyczerpuje jednak? Nie. Wymieniłem baterię. Co? Tam jest, w domku siedzi sobie. No już, znajdźmy coś, proponuję. Jeszcze żebym wiedział, czego szukać. No gdzie te budki wcięło, nie wiem. Kurczę. Buba. Chuba buba. To nie jest dobrze. Bo już próbowałem! A, blisko jesteś. O, tu cię... Przy skrzynie. Ty. Nie ma co się odwracać plecami na niego. Znowu trzy. Znowu mało. No ale... Nowa gra, to trzeba wybaczyć błędy i w ogóle. Nope. Dobra. Z karniwala byłoby na tyle dzisiaj. Zobaczcie, ile jeszcze mamy do przejścia. Ile do zagrania. Dwie odhaczone. Te nowe. I kolejne też będziemy przychodzić. Znowu po te 8 stron będziemy zbierać. Do ukończenia. Dobra, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was. Cześć.